Witam wszystkich serdecznie. Paweł Dziergas, firma AgroAS. Znajdujemy się na poletkach naszej firmy w miejscowości Nowa Wieś Mała, gmina Grodków. Dziś mamy 28 czerwca. Prezentowana odmiana jest to Turandot, hodowli IGP. Parę słów powiemy sobie o tej odmianie, o ich najważniejszych cechach. Także od początku, od zasiewów. Turandot nadaje się na siewy zarówno w optymalnym terminie, jak i po kukurydzy, czy tudzież po burakach. Ma dobry wigor jesienny, także ona sobie poradzi właśnie w tych późniejszych siewiach. Zimoodporność na poziomie 4, także optymalna jak na nasze warunki, nie za mała, także ona sobie poradzi. Co do samej odmiany jeszcze, pokrój niewysoka, dobra odporność na wyleganie, dobra zdrowotność na wszelkie jednostki chorobowe, tak mączniak, deterka, septorioza, plew. Odmiana Turandot charakteryzuje się bardzo dobrą gospodarką wodną. No, potrafi sobie zarządzać swoimi zasobami wody w roślinie. Cechą charakterystyczną jest zwijanie liścia flagowego. To może się wydawać, że coś źle wygląda, że pszenica jest słaba. Ona po prostu tak ma. Ona, to jest jej właśnie cechą. Jest to zwinięcie liścia, co powoduje mniejsze odparowanie wody. Właśnie ona się broni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Także ona nadaje się na takie trudniejsze pola, takie bardziej suche, bo ona po prostu potrafi sobie zagospodarować wodą. Kolejną ważną cechą jest typ kompensacyjny kłosa. Potrafi nadrobić roślina takie niedociągnięcia tudzież rolnika lub pogodowe, trudniejsze warunki czy susza. Nie wpływa to znacznie na kłosa. Ona potrafi sobie nabudować wysoki plon. Ogólnie ziarno o wysokiej masie 1000 nasion. Jest ciężkie, o dobrych parametrach. Potrafi w ciężkich warunkach i tak wydać porządny plon wysokości 8-9 ton. Także to na skupie Państwo na pewno będziecie zadowoleni z tej odmiany. Wychodziła bardzo dobrze w poprzednich latach, w trudniejszych warunkach. Także polecam tą odmianę. Dziękuję Państwu, pozdrawiam i do zobaczenia na poletkach.